Cześć, witam Cię bardzo, bardzo gorąco. Zapraszam Cię na kolejną lekcję z całek. Tym razem będziemy całkować przez podstawienie. Na poprzednim naszym spotkaniu nauczyłam Cię całkować poprzez wzory. Tych wzorów jest kilkanaście, natomiast całek do policzenia są miliony. Dlatego nie myśl sobie, że podam Ci dowolną całkę i to od razu ze wzoru będziesz to umiał zrobić. Niestety nie. No to życie nie jest takie proste, jakbyśmy chcieli czasem, prawda? Dlatego też będziemy uczyć się różnych metod. Pierwszą z tych metod będzie metoda podstawiania, która spowoduje, że z całki bardzo skomplikowanej, albo no lekko skomplikowanej na początek, będziemy otrzymywać całkę, którą już będziemy w stanie wzorem, tym jednym z kilkunastu, które podałam, tym wzorem będziemy tą całkę w stanie wyliczyć, prawda? Będziemy w stanie użyć wzoru i przecałkować funkcję. Dlatego metoda podstawienia, bardzo ważna metoda, od tego trzeba zacząć, bo ta metoda daje nam podwaliny do tego, żebyśmy później innych metod się uczyli. Bo tych metod jest bardzo dużo, całki są proste, całki są średniej trudności, całki są mega trudne do policzenia, więc od czegoś musimy zacząć. Zaczęliśmy od wzorów, teraz przechodzimy do metody podstawiania. Zapraszam bardzo gorąco do rozwiązywania przykładów razem ze mną, bo ja tej metody właśnie Ciebie chcę nauczyć. Na początek prosiutki przykład, całka z takiej funkcji e do potęgi 2x minus 4 po dx. Oczywiście, patrząc sobie na tą całkę, myślisz sobie tak, że no przecież znamy wzór na całkę z e do x, no to może byśmy ten wzór wykorzystali. Otóż, no nie możemy tego wzoru wykorzystać, bo my nie mamy e do x. My mamy e do potęgi 2x minus 4, ale na pewno w pewnym momencie ten wzór wykorzystamy. Popatrzmy tutaj, ja ten wzór przypomniałam. Całka z e do x po dx to jest e do x plus c, więc ten wzór pewnie w którymś momencie nam się sprzyda. Ale nie na początku, bo gdybym ja Ci podała całka z e do x dx, no to Ty byś umiał to przecałkować. Ale ja Ci podałam coś trudniejszego. Całka z e do potęgi jakieś tam 2x minus 4. I teraz co zrobić? W sytuacjach, kiedy wiesz niby jak przecałkować, bo chciałbyś wzór, ale jednak nie do końca Ci ten wzór pasuje, zastosuj metodę podstawienia. Metodę podstawienia będziemy sobie zapisywać po znaku równa się, będziemy sobie robić taki przerywnik, taką falką jakkolwiek, czy też klamrą, różnie to zapisują, taki przerywnik. Na czym będzie polegał ten przerywnik? Otóż będzie polegał na tym, że ja bym chciała zmienić zmienną całkowania, czyli nie podoba mi się to 2x minus 4, w związku z tym, ja to 2x minus 4 chcę zastąpić literką t. Jakoś tak ta metoda podstawiania nie jest nam obca, bo w szkole średniej różne równanka rozwiązywaliśmy właśnie metodą podstawiania. Dlatego niby nie jest to nic takiego trudnego dla nas, prawda? Jak mi się nie podoba 2x minus 4, chciałabym mieć tam t. Wtedy będę mogła wykorzystać ten wzór, tylko nie będę miała e do x, tylko będę miała e do t, prawda? Ale ja to oczywiście mogę zrobić. Tylko zaraz pod spodem ja też nie mogę mieć dx, prawda? No bo ja teraz zmieniam zmienną całkowania. Było x, teraz chcę zmienić na t. W związku z czym muszę teraz policzyć pochodną. Czyli tak jakby teraz możesz sobie pomyśleć, różniczkujemy w ten sposób. Czyli liczymy sobie pochodną z 2x minus 4, oczywiście pochodną po x. No to to jest 2. Ale żeby zaznaczyć, że to jest po x, zapisujemy dx. To się równa. Teraz tu będziemy też różniczkować, będziemy liczyć pochodną, oczywiście po t. Ale no to pochodna po t to jest 1, ale żeby zaznaczyć, że to było po t, a nie po x, to piszemy dt. I teraz uwaga, ja z tego muszę tak jakby, to jest tak jakby moja zmienna, dx. Ja muszę sobie to wyliczyć, czyli podzielę sobie przez 2 i zapiszę, że moje dx to się równa 1 druga, no bo 1 podzielone przez 2 to jest 1 druga, dt. Co mi to teraz dało? Popatrz, to był taki przerywnik, nie? Teraz, co mi to dało? Że ja teraz mogę napisać równa się całka i teraz przepisuję e, a 2x minus 4 to jest moje t. Dalej mam tutaj oczywiście w domyśle razy, prawda? Mogę zapisać sobie razy. I teraz w miejsce dx-a, ja już nie mogę zostawić dx-a, bo wiesz, nie może być bałaganu, że tu jest zmienna t, a ja będę po x się całkować. Absolutnie. To byłby totalny bałagan. Ja muszę przejść na t. Czyli zamiast dx-a ja muszę napisać 1 druga dt.
i to się równa. Ta jedna druga to jest liczba. Liczbę możemy sobie wyrzucić przed całkę. Nikt nam nie broni, czyli wyrzucamy jedną drugą przed całkę, a pod całką zostaje nam e do t, e dt. I to się równa. Jedna druga i teraz uwaga. Całka z e do x dx, to tu jest wzór, a my mamy e do t dt. No to sobie całkujmy po t, czyli całka z tego to wiemy, że to jest to samo, czyli to jest e do t plus c. No ale to jeszcze nie jest koniec. Wiesz, jak to było zawsze w metodach podstawiania, że podstawialiśmy, żeby było prościej, 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 zrobiło nam się prosto, super, ekstra, a teraz wracamy do x-a, bo przecież ja nie kazałam Ci całkować po t, tylko po x-ie, a to, że myśmy sobie przekształcili na to, żeby nam było wygodniej, to końcowy wynik musimy wrócić do naszej zmiennej x. Nie możemy zostawić ze zmienną t. Czyli to się równa. Jedna, druga, e i zamiast t wiesz, co masz podstawić. Czyli wracamy z podstawieniem i na samym końcu piszemy 2x minus 4. To jest ten wykładnik i plus c. Czyli pamiętaj, jak już przecałkujesz, to wracasz do podstawienia, ale nie przed przecałkowaniem, tylko jak już to zrobisz, tak, to wtedy na końcu wracasz do podstawienia i to już jest wynik końcowy. Metoda podstawienia bardzo ważna, bardzo fajna, bardzo przyjęta w obliczeniach. Kolejny przykład, mamy do policzenia całkę z pierwiastka trzeciego stopnia, z takiej funkcji 8x minus 4 i to wszystko po dx, prawda? Mamy do policzenia taką całkę. I teraz znowu myślimy, gdyby to był sam pierwiastek trzeciego stopnia z x, to moglibyśmy od razu przejść na wzór x do 1 trzeciej i przecałkować. Ale ze względu na to, że pod tym pierwiastkiem no nie jest za przyjemnie, bo pod tym pierwiastkiem jest 8x minus 4, no to pasowałoby sobie może podstawić. W związku z czym robimy przerywnik, czyli za 8x minus 4 podstawiamy t. Liczymy pod spodem pochodną, czyli tak, pochodna po x to będzie 8, zapisujemy dx. To się równa. Pochodna po t to jest 1 dt. Dzielę przez 8, żeby tego dx-a wyliczyć, bo taki jest nasz cel, żeby nie było już całkowania po x-ie, tylko całkowanie po t. To będę miała 1/8 dt. No i kończymy przerywnik, przechodzimy do całkowania, czyli całka i teraz mam pierwiastek trzeciego stopnia, zamiast 8x minus 4 piszę t i teraz uwaga, razy nie mogę napisać dx, bo ja muszę napisać teraz 1/8 dt. No to konsekwentnie dalej, 1/8 wyrzucam przed całkę, no bo to jest iloczyn, więc mogę wyrzucić, a nie podoba mi się też pierwiastek trzeciego stopnia z t, napiszę t do 1/3 zgodnie właśnie ze wzorem na potęgi, prawda? Że pierwiastek możemy zamienić w taki sposób na potęgę. No i w tym momencie dopiero będę całkowała, czyli 1/8 i teraz tu mam napisany podstawowy wzór na całkę, prawda, z funkcji x do potęgi a, czyli u mnie będę miała 1/8 razy i teraz będę miała t i tak, w wykładniku będę miała plus 1, czyli 1/3 plus 1 to będą 4/3 podzielone przez 4/3, oczywiście plus c. To się równa, no tutaj troszeczkę musimy się pobawić, czyli pomnożyć przez odwrotność tego, czyli 1/8 razy i tutaj mnożymy przez odwrotność, bo jest dzielenie, czyli razy 3 będziemy mieć 4, t do potęgi 4/3 plus c. To się równa. Tu jak pomnożymy, no niestety nic się nie skróci, będę miała 3/32 i teraz mogłabym oczywiście już podstawić, ale ja bym chciała jeszcze to troszkę inaczej zapisać. Otóż wrócić z powrotem na pierwiastki, czyli pierwiastek będzie trzeciego stopnia i będzie t do potęgi 4, no i plus c. I dalej. 3/32. I teraz uwaga, mamy pierwiastek trzeciego stopnia z t do potęgi czwartej. Ja t do potęgi czwartej mogłabym rozpisać jako t do potęgi trzeciej razy t. Dlaczego? Dlatego, że pierwiastek trzeciego stopnia z t do trzeciej da mi po prostu t, a pod pierwiastkiem trzeciego stopnia zostanie mi jeszcze jakby jedno to t. I plus c. No i na końcu już tak ładniej zapiszę, chociaż to jest już też tylko już taka kosmetyka zapis. Zamiast t piszę 8x minus 4,
Pod pierwiastkiem trzeciego stopnia też 8x minus 4 i plus c. I to jest oczywiście wynik końcowy. Przecałkowaliśmy taką całkę metodą podstawienia. Czyli zapamiętaj, metoda podstawienia służy nam do tego, żeby z trudniejszej całki otrzymać łatwiejszą, która już pójdzie wzorami, które znamy. Jeżeli te dwa przykłady to stanowczo dla Ciebie jest za mało, żeby zrozumieć metodę podstawienia, zapraszam Cię oczywiście do zakupu mojego kursu online, który znajdziesz na stronie www.aikamat.pl, a ja zapraszam już na kolejne spotkanie ze mną.